Naprawdę ta konferencja łączy tematy z kilku dziedzin nauki. Są to nauki medyczne, nauki typowo humanistyczne oraz nauki techniczne. Myślę, że temat jest ciekawy i tak naprawdę łączy kilka dziedzin nauki. W związku z powyższym, czy się ktoś interesuje biologią, czy informatyką, czy automatyką, czy inżynierią biomedyczną, czy nawet filozofią, znajdzie tu coś dla siebie. W związku z powyższym myślę, że to jest głównym determinantem tego, że tak duże zainteresowanie jest tym wydarzeniem. Myślę, że w dzisiejszych czasach szczególnie ważna jest właśnie ta interdyscyplinarność tej konferencji. Dzisiaj już nie ma miejsca tylko na bardzo wąską specjalizację, trzeba szeroko patrzeć, tutaj łączyć troszeczkę medycynę, trochę bioinformatykę, informatykę, automatykę, wszystko tak naprawdę w jednym i dlatego też tak szczególnie przyciąga młodych ludzi, bo widzą w tym ogromną przyszłość. Naprawdę jest to wyjątkowa konferencja, specjalnie z powodu tej interdyscyplinarności, tego, że potrafi łączyć ludzi zajmujących się medycyną, elektroniką, informatyką i łącząc dorobek naukowców z tych poszczególnych dziedzin, generujemy nową wartość, która ma służyć człowiekowi. I to jest najpiękniejsze, że w tym całym działaniu najważniejszy i główny cel to jest człowiek. Codziennie czytamy o nowych osiągnięciach sztucznej inteligencji, jak i też o tym, co się dzieje w neuroscience, czyli prawda, neuronauka, które zajmują się ludzkim mózgiem i naszymi mechanizmami poznawczymi. I jak to wpłynie również na medycynę i na wszystkie obszary naszego życia. Więc XXI wiek jest zdecydowanie wiekiem technologii neurokognitywnych.